Radio Kraków. Jak rodzą się szkolne lęki? Z nieświadomości tego, co nas czeka, jak rodzą się. Przede wszystkim młode osoby, dzieci, młodzież stają wobec nowych sytuacji. To, co jest nowe, jest nieznane i niekiedy budzi nasze obawy. U jednych to będzie tylko takie zaskoczenie właśnie obawa, którą szybciutko pokonują. Natomiast w przypadku niektórych osób tutaj. Doświadczanie właśnie takich silnych emocji, jak lęk, może doświadczanie tych nowych sytuacji może właśnie powodować lęk. Wszystkich młodych ludzi dotykają szkolne lęki, czy nie brakuje i takich, którzy mówią, ja lubię zmiany, i to jest dla mnie w jakiś sposób emocjonujące to, że się sytuacja zmienia. No, oczywiście są takie osoby, które przebojem idą przez edukację szkolną i, i radzą sobie zupełnie dobrze. W sytuacjach szkolnych. Natomiast Dużo dzieci jednak, przynajmniej z tym, jak ja się spotykam w pracy, mojej pracy, no mówią o tych lękach, o swoich obawach, o lękach, które je w jakiś sposób blokują. To jest właśnie najgorsze, blokują, że oni nie mogą wyrazić siebie, nie mogą funkcjonować, mają problem czasami z nauką, bo to w jakiś tam sposób ogranicza. Mają problem w budowaniu przyjaźni, funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. A co decyduje o szkolnych lękach raczej szkoła czy raczej dom? Yy, trudno powiedzieć. Myślę, że i trochę szkoła, i trochę dom. Yy, no, na pewno dziecko wychodzi z domu. To jest to pierwsze środowisko, w którym jest, i tutaj rola rodziców jest bardzo duża: yy, oczekiwania tych rodziców, yy, relacje z dzieckiem na ile to dziecko ma wsparcie w, roli, yy, w rodzicach, ale też ambicje rodziców yy, też ich własne doświadczenia z okresu szkolnego. Kiedy oni sami w szkole byli, więc to są te czynniki, które mogą jako pierwsze powodować, że dziecko będzie mniej lub bardziej odważne. Natomiast szkoła to też miejsce, gdzie doświadcza nowych sytuacji, nieznanych sytuacji, miejsce, gdzie musi się zmierzyć z oceną, Innych osób, gdzie musi się w jakiś sposób wykazać, to też oczekiwania nauczycieli, to też oczekiwania rówieśników, więc te oczekiwania innych też mogą powodować lęki. Także trudno jest powiedzieć, czy bardziej do. Czy bardziej szkoła? I tu są takie czynniki, które będą wyzwalały lęk, i w tym drugim środowisku również. No to zatrzymam się na początek przy tym środowisku domowym. Powiedziała Pani, że doświadczenia rodziców również wpływają na te szkolne lęki u młodych ludzi. To znaczy, dorośli przekazują swoje doświadczenia młodemu i konstruują takie bądź inne nastawienie do, do instytucji szkolnej? Może tak być, jak najbardziej. Mogą to robić zupełnie świadomie. Ale może to być też takie podświadome zachowanie rodziców. Kiedy opowiadają o, o tym, o czasach szkolnych, swoich czasach szkolnych, i w tych wypowiedziach jest ten wydźwięk, że działo się coś złego, że nie radziłem sobie, że było to dla mnie trudne, i dziecko. Podświadomie wychwytuje te emocje, ale może to też być wprost powiedziane: Uważaj, bądź ostrożny. Zobaczysz, na pewno coś się podzieje, jeżeli i tutaj rodzice, prawda, w jakiś tam sposób kreują daną sytuację. No i buduje się nastawienie dziecka. Może się, może się budować takie właśnie lękowe nastawienie. Także taka postawa rodziców też może być. I ja się z takimi rodzicami spotkałam. Podejrzewam, że tak się w większości <laughs> przypadków dzieje, że, że swoimi doświadczeniami dzielą się przecież rodzice. Tak, i mówię, uważaj, mm -hmm. bo byłem w takiej sytuacji, byłam, lepiej tego nie rób, lepiej się nie odzywaj, lepiej się cicho. Tak, ale yy, są też rodzice, którzy będą się dzielić swoimi doświadczeniami, ale będą, dodawały dziecko, będą dodawali dziecku dziecku otuchy. Mówili, dasz sobie radę. I jak będzie to wsparcie takie, a nie tylko lęk rodzica, to u dziecka tego lęku nie będzie. Dziecko będzie czuło siłę. że no, sobie poradzi. No to to było środowisko domowe, no to środowisko szkolne i na przykład przemoc w szkole. No ma mm. chyba decydujący wpływ na lęk. Dokładnie tak. Ym, I t, przemoc oczywiście jako jedno z, jedna z sytuacji, która dzieje, która może, która dzieje się w szkole, w tych relacjach rówieśniczych, bardzo często dzieci, które właśnie są w tej sytuacji takiej przemocowej, kiedy sami są ofiarą albo świadkami przemocy, albo są nawet sprawcami emocji, to doświadczanie takich sytuacji też może powodować, że czują się zagrożone w zagrożeniu, co odczuwamy najczęściej lęk. Właściwie przede wszystkim lęk. Dobrze, ale mówimy o takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przemocą szkolną, czyli w tym środowisku szkolnym to ta grupia, grupa rówieśnicza decyduje, czy ma wpływ na, na te szkolne lęki. No ale bez wpływu na szkolne lęki nie pozostają również nauczyciele. Oczywiście, że tak. Nauczyciele. Yy... Mają też wymagania, mają oczekiwania, mają, bo chcą nauczyć, więc to jest też taka ich misja, a oczekiwania są zupełną, zupełnie rzeczą naturalną z ich strony. I niejednokrotnie, kiedy dziecko nie jest w stanie sprostać z różnych przyczyn tym oczekiwaniom nauczyciela, to też może generować właśnie takie sytuacje lękowe, że sobie nie poradzę, że sobie nie dam rady, że jestem inny, że jestem gorszy, że nie tego ode mnie się. Oczekuję, więc tutaj ten element też takiej postawy nauczyciela, zbyt wysokich oczekiwań i braku wsparcia może generować lęki szkolne. Trudno, żeby nauczyciel nie był jednak wymagający, pani doktor. To zapytam tak, to czy poziom lęku w ogóle bywa adekwatny do zagrożenia? No, często bywa, że nie. Jest, jest czasami zbyt wygórowany u dzieci, zbyt duży, i właśnie ten, zbyt duży, ten, ten duży lęk, który w jakiś tam sposób paraliżuje tego, tego młodego człowieka, kiedy nie może się wykazać swoimi umiejętnościami, jakimś doświadczeniem, wiedzą, sukcesami podzielić. To jest paraliżujący lęk. Natomiast troszkę uczeń się też powinien bać, bo tak naprawdę lęk, jak to kiedyś usłyszałam, to jest życiodajna emocja. Życiodajna, czyli po prostu taka, która daje nam możliwość życia w pełni. Bo jeśli się czegoś boimy, to podejmujemy działania, żeby. Racjonalne działania. Tak, racjonalne działania, takie, które mają niwelować wszelakie zagrożenia, mają dać nam takiego, można powiedzieć, Kopa do działania to jest pewien motywator do działania, więc taki lęk jest fajny, kiedy, kiedy troszkę tego lęku odczuwamy, ale wtedy, kiedy on dezorganizuje to szkolne życie dziecka, no to w tym momencie powinniśmy podjąć działania, żeby pomóc takiemu uczniowi. Jakie działania, jak pomóc? No przede wszystkim być blisko, nie bagatelizować. Nie bagatelizować, jeśli dziecko mówi, że się czegoś boi, albo jeżeli widzimy, że się boi. Nie mówić, nie denerwuj się, bo to powoduje jeszcze większe zdenerwowanie. Dać dziecku przyzwolenie na to, żeby się bało, żeby się obawiało, ale jednocześnie starać się mu wytłumaczyć czasami informacja, rzetelna informacja o tym, co się dzieje, co doświadczę, jakie są moje oczekiwania odnośnie danej sytuacji, powodują, że to przerażenie staje się faktem, że to wcale nie jest takie straszne. W przypadku dzieci młodszych, troszkę więcej zabawy, troszkę więcej relaksu, ale też tłumaczenie, wyjaśnianie, nauczenie też dzieci, właśnie takiego. Odpoczywania od nadmiaru yy, bodźców, oczekiwań, sytuacji, to też powoduje, że ten lęk y, troszeczkę spada. On staje się taki łagodniejszy, łatwiejszy do pokonania. To są działania konieczne, nawet przy świadomości tego, że młodzi ludzie demonizują y, problemy, czasami problemy szkolne i, i, i te kwestie wywołujące lęki szkolne? Dokładnie tak. Dokładnie tak. W Radiu Kraków dr Ilona dudzi Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Radio Kraków.